Właśnie mija 5 lat od chwili ufundowania nagrody za debiut prozatorski imienia Witolda Dąbrowicza i wydaje się, że na podstawie tych książek, które zostały zgłoszone do nagrody w ostatnich latach, można już coś powiedzieć na temat prozy pisanej przez młodych ludzi, młodych pisarzy. Kiedy zastanawiałem się, jak o tym mówić, o tych nowych zjawiskach w prozie, przyszło mi do głowy, że dobry byłoby, jako punkt wyjścia, dobry by był motyw tak zwanej małej ojczyzny, który stracił ostatnio na popularności, ale myślę, że wciąż jest ciekawy jako pewien punkt odniesienia. Tyle, że dawniej mała ojczyzna to były dla pisarza okolice jego dzieciństwa, w których on jakby odzyskiwał pewną miarę zdarzeń dookoła i odzyskiwał równowagę wewnętrzną. W tej chwili jest inaczej. Jeżeli wędruje się do kraju dzieciństwa, wędruje się po to, żeby dostrzec w nim zalążki późniejszych klęsk życiowych, późniejszych traum, późniejszych problemów, jakie pisarze i ich bohaterowie mają sami ze sobą. Także te krainy dzieciństwa są w tej chwili właściwie krainami, z których się odkrywa cierpienie, wszystkie kłopoty, które nie pozwalają normalnie żyć. Ale jest również trochę inna jakby zawartość tego motywu. To jest mianowicie kwestia stosunków z rodziną. Pisarze wracają do swoich rodzin, do swoich najbliższych rodziców, dziadków, po to, żeby w tej historii rodzinnej dostrzec jakiś zespół motywów, zespół tajemnic, które trzeba zidentyfikować po to, żeby się czegoś o sobie dowiedzieć. I ta przeszłość jest reprezentowana tutaj bardziej przez dziadków niż przez rodziców. Rodzice to są ci, którzy stworzyli dzisiejszość bohaterów, natomiast dziadkowie to są ci, którzy przechowują tajemnice wcześniejsze, które trzeba rozszyfrować, trzeba w tym labiryncie znaleźć jakąś drogę. To jest ta lektura bywa czasami trudna, ale jest ciekawa. W ogóle można powiedzieć, że największy problem, jaki mają pisarze i ich bohaterowie, to jest w tej chwili problem samych siebie, problem własnej psychiki, która rozwija się z jakimiś ciągle przeszkodami, kłopotami, która ten rozwój prowadzi bardzo często do kolejnych tragedii, dlatego że pisarze chętnie opisują bohaterów, którzy działają przeciw sobie, którzy właśnie podlegają jakimś samozniszczeniu. Tak jest na przykład bardzo wyraźnie w książce Aleksandry Zielińskiej Góra i Szał, no ale też i wielu innych książkach. Mniejszą rolę odgrywają tutaj traumy związane z początkiem życia zawodowego. Te książki, które pozostają tylko przy tym temacie, są mniej interesujące. Natomiast interesujące są i to bardzo czasami takie próby wykreślenia jakiejś historii, która przekracza ramy rodziny i tej właśnie rodziny najbliższej. To są książki, które mają już charakter książek historycznych, ale ta historia nie jest historią narodu, nie jest taką historią, która wcześniej była wzorowana na jakichś sienkiewiczowskich powieściach. Ona jest bardziej skomplikowana, często polega na poszukiwaniu pewnych struktur,
które powracają wciąż i tak jak jest właśnie w książce Barbary Sadurskiej, która w książce Mapa, która jest prezentacją takich powtarzalnych sytuacji, powtarzalnych konfliktów, które przechodzą przez wieki, bo to jest książka, w której akcja toczy się przez kilka wieków, ale ciągle powracają w niej te same symbole, te same sytuacje i ona wymaga właśnie takiego rozszyfrowania w lekturze. Teraz tak, co jest wobec tego, ponieważ ciągle właśnie mówię o traumach. Zresztą osobne traumy mają młodzi ludzie, którzy przechodzą przez trudny wiek. Tutaj bardzo istotna jest książka Anny Cieplak, Ma być czysto, prawda? Ta książka pokazuje, w jaki sposób przechodzą przez wiek dojrzewania dwie dziewczynki, jedna z lepszej rodziny, druga z gorszej. Obie właśnie popełniają te same wykroczenia, ale płaci za nie głównie ta biedniejsza. Więc te książki mają zawsze jakiś aspekt społeczny. Bardzo interesujące są takie powieści czy zbiory opowiadań, które bohaterowie przechodzą przez doświadczenie no właściwie jakiegoś zniszczenia przez system. Tym razem to już nie są powieści o złych kapitalistach, tylko o złym kapitalizmie, o pewnym systemie, który tworzy z młodych ludzi no, kandydatów do prekariatu, który nie daje im szans właściwie. Tutaj dwie takie książki w ostatnim roku Natalii Suszczyńskiej, Dropie i Doroty Kota z Pustostany. To takie książki, które z niesłychaną taką ironią, dystansem, właśnie w jakimś sensie cynizmem mówią o takim przejściu przez doświadczenie biedy, doświadczenie wyodrębnienia, wykorzenienia z takiego normalnego życia. No i wreszcie doświadczenie śmierci, które jest bardzo ważne dla tych młodych pisarzy. Ono przechodzi przez rozmaite filtry. Tutaj są takie książki, które mówią o doświadczeniu po prostu choroby, która czasem jest również chorobą psychiczną, które pokazują społeczeństwo jakichś szpitali psychiatrycznych, sanatoriów Barbary Klickiej. To są książki, które no, jakby wykreślają przed nami pewną perspektywę, która jest związana z końcem życia, z końcem aktywności. No i tak na koniec trzeba wspomnieć o książce Salci Hałas, Potop, która jest książką po prostu o końcu świata. Bardzo zresztą zręcznie napisano, ta apokalipsa, która się zbliża, ma charakter w jakimś sensie z jednej strony no, patetyczny, jak żąda od autorki temat, ale też i ludowy, w jakimś sensie folklorystyczny, dlatego o tym końcu świata, który jest ogłaszany ciągle przez gazety, przez rozmaite media. Ten koniec świata staje się nam bliski takim codziennym doświadczeniu. To jest ten Armagedon, który może się zdarzyć za chwilę.